wraz z Arkadiuszem Piechem, Abbott był najskuteczniejszym zawodnikiem ruchu w letnich sparingach. 5 bramek, no nie bierze się to z niczego. Proszę powiedzieć, skąd taka nagła eksplozja strzelecka? No, nie wiem. Znaczy myślę, że przede wszystkim, że zacząłem ten okres przygotowawczy z drużyną, że miałem od początku jakby trenować z nimi i znaczy no nie myślę, że może w porównaniu do tej rundy wiosennej może taka nagła, ale tak w sumie w karierze to zawsze mi się tam udawało te bramki strzelać. Jedyny taki zastój był wiosną. Ale też, no, też nie miałem za dużo tych minut. Znaczy nie narzekam z tego powodu, bo wiadomo, chłopaki, którzy grali, Arek i Maciek, no to akurat zaczęli dobrze grać, strzelali bramki, więc no, nie było dla mnie wtedy miejsca. Mówi się, że to tylko sparingi, ale dla napastnika każdy gol podnosi jego pewność siebie, prawda? Chyba tak. Łatwiej teraz w lidze będzie wykorzystać sytuację. Kiedy będą okazje, jak pan sądzi? Nie, no pewnie, że tak zawsze. No lepiej strzelać bramki w sparingach niż nie strzelać, choć no jest różnica między sparingami ligowymi i teraz trzeba to przełożyć, ale no tak jak mówisz, nie, że każda bramka cieszy, czy to w sparingu, czy w treningu, czy obojętnie gdzie bramka, to zawsze cieszy. Ruch był, można powiedzieć, mistrzem sparingów, tylko jedna porażka, 5 zwycięstw, no i jakie to może mieć przełożenie na ligę? No też powtórzę, że to nie jest co innego sparring, a mecz ligowy. Choć no trochę, że tyle meczy się wygrało w tych sparingach, trochę jakby dodaje jakby pewności siebie i też właśnie jak strzeleniem bramki zawsze lepiej wygrać te mecze niż przegrać. Gdy pan przychodził do Chorzowa, na stronie Charltonu była taka informacja, że Paweł Abbott woli wrócić do Polski w perspektywie Euro 2012. Było takie zdanie. Czy pan gdzieś o tym Euro myśli? To jeszcze jest, znaczy nie, to jest rok wprawdzie tylko, no, ale przy dobrym sezonie. No, coś można jeszcze zdziałać. No, tak, no wszystko jest możliwe, no ale nie zapędzajmy się na razie. Muszę wywalczyć jakby sobie miejsce w składzie, a potem co będzie, no to będziemy już czasem to oceniać. Dzięki.